Siema, to Matys, to Asterigos, także lecimy dalej z tematem. Jesteśmy w plazie, w Lower Plaza, w jakiejś super dowalonej dzielnicy biznesowo-ekonomiczno-bananowej. Więc zwiedzajmy sobie dalej teren. Zwiedzajmy sobie dalej, co tutaj jest do zaoferowania. Przyjmijmy to. Przyjmijmy to, co gra nam oferuje, abyśmy mogli przeżyć to. O! No i gitara! Kolejny punkt atrybutu. 404. Chyba będę musiał iść tędy. Prawda to. Łej, gdzie ty lecisz? Jezu, byś spadła, zabiła się, kobieto, dziewczyno. Życie na krawędzi. Coś tu za cicho się zrobiło. You must be Hilda. Forgive me, it's been ages since I've seen a normal human. Pleased to meet you. I'm Narkus of House Narwhal. It's my honor to guide you. If you have any questions, feel free to ask. Czy ja mam do ciebie pytania? Nie bardzo. Anyway, I'm glad everything's going well. Just think you're well. Jakoś nie potrzebuję chyba pomocy. Ale gdzieś tutaj słyszałem, że macie skrzynkę, wiecie? Abym tą skrzynkę sobie z chęcią przytulił. Kurna, leżą normalnie, wywalone, świat się kończy. Siedzą. Gdzie ty by tutaj iść? Jeszcze tutaj są te jakieś dzbany, widziałem, czy ja tutaj mogę w te dzbany się wpierdzielić. Tak, labirynt dzbanowy. Do skrzynki. Dobra, wyjdźmy z tego. Lord Marble, I heard that the situation in the bazaar is deteriorating. Can we retake the amphitheater? My lady, even if we could take the amphitheater back now, it's not defensible. Is it of any strategic importance? Just be patient. Our counteroffensive will succeed. Are your soldiers really up to the task? Yes! This is all making us doubt you! Rest assured, everything is under control. You're free to offer your opinions, but please remember who allows you your liberties around here. Archon, the outsider is coming. Finally. Everyone, this is Hilda of the Northwind Legion. She's the outsider that defeated Eulalia. Let's welcome her. She's a hero and deserves our praise. Thank you. But I'm no hero. Many would agree. As an outsider, you not only broke into the city without permission, but also created even more chaos by killing Barad. And let's not forget that your kingdom's legion is working for Eumenides. You've caused great unrest among the citizenry, and created new threats. Well... Archon, she killed Eulalia. That doesn't make up for her mistake, does it? Tell me, why should I tolerate outsiders causing chaos in my city? I explained it quite clearly in the letter, Archon. Mistress, it's been some time. Really came. Yes. And I assume you're going to be busy preparing for the trials? Yes, of course. For the glory of the battle, Maiden, I will keep my promise. You did explain in the letter, though I am having trouble believing that the adherents rely so heavily on this young girl. I can hear your disappointment, but in Aphis, a young girl can possess a millennium of experience. Actions always outweigh appearances. I believe you would agree. Minerva!
Minerva, my dear sister, how are you? I'm fine. Thank you for your concern. I'm ready to begin the trials at any time. Wait, sister. Hold on just one minute. Before you take the trials, can this little girl really protect you? I have no doubt about my choice. You also had no doubt about your husband. Don't worry, Archon. We trust Minerva's judgment. Okay. Dobra, dawaj skrzynię. Kurna, dobrze, no, dobrze, przepraszam. What should we do? Rest here, like they said. You can talk to other Aristoi as well. It's essential that we remain calm. We'll take our time. All right, I'll take a look around. If you're tired, you can go to the study and wait for me there. I have important matters to discuss with you. Dobrze, można się rozejrzeć. Nie chce mi się zgadać z More Aristorii, no. Matko bosko. Z kim tu jeszcze mogę pogadać? Z tobą? Dajcie mi bossa! Do napierdzielania. Something else. I have nothing to say to you. No i również nie mam tu nothing to say to you. Czy teraz już mogę? There's no rush. Now's not the time to rest. I'll talk to... Napierdnicze. If you're tired, you... A tędy mogę. Woda. Czy to jest to samo? Tak. Dobra. Nieważne. Hop, hop, hop. Tam się mogę udać, tam mogę pogadać. No buen! Noku, noku. Coś tam. Tutaj jakiś znacznik. Tutaj jakieś noku-noku. Tutaj noku-noku. No już. If you have any questions, feel free to ask. Jeszcze z tobą nie gadałem, kobito. Z wami. Was there something else? I have nothing to say to you, outsider. If you have any questions, feel free to ask. To take a break and make sure you feel prepared. If you're tired, you can go to the study and wait for me there. I have Jezus, zaraz się zdenerwuję, nie? There's no rush. Now's not the time to rest. La 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 la. Mingle with the Aristoi in the mansion. Mingle. Jakieś konwersacje tutaj urządzają.
co, kurna, ze wszystkimi tutaj zacząć gadać? Nie, no nie wiem, o co tu chodzi. Ci stoją jak kurwa debile. Coach the study think that... Jezus Maria, serio? Teraz już mogę? Super. By the way, your house is lovely. It must have been full of life before the curse. Strictly speaking, this is my father's house. Eumenides and I lived elsewhere. Are you all right? I'm fine. I drank a few glasses of stardust wine and spent some time speaking with other Aristoi. How are things? Marble's reputation has reached rock bottom. I have a good chance of persuading other Aristoi to support me. They're also waiting to see how I perform. They all see themselves as being above a criminal like me. You're different from them. Only when you dare to act can you make a difference. Even if you're burdened with sin? Hmm. Let's get down to business. I've kept my promise, and Marble's formally agreed to hold the Trials of Remission. The location is Prima Boulevard. We have to pass 4 consecutive rounds of fights arranged by the Legion. Are you sure you're up to it? I have faith in my magic. Not to mention you'll be there. And from now until the trials begin, the Legion must protect me in the name of the Three. They're rigid and bound by convention. You won't have to worry about being ambushed. Should we head out? No, we'd better split up. I need you to do one thing before the trials. What do you want to ask? What do you want me to do? I'll head to Prima Boulevard. I need you to go to the sewer. The sewer? Aphis has an advanced and complex sewer system for supporting the huge population. There are lots of maintenance entrances throughout the Aristoi Quarter. There's also a secret passage connected to the sewer in Laurel Mansion. And why should I head to the sewer? I haven't been through the secret passage in a long time. I want to make sure the route's safe. There's an emergency at the plaza. It'll be safer to retreat through there. Yes, exactly. Leave it to me. Where's the secret passage? It's in the entrance hall. One moment. There. I've applied a seal to your memento so that you can see the magic symbol on the floor. Stand on the symbol and use it to cast a spell on the house laurel crest on the wall. Then you can open the secret passage. Got it. Dobrze, rozumiem, o co chodzi. Dawaj mi to echo, lecimy do tego secret passage. Gdzieś tu mi dudinga o skrzynie, ale dobra już. Nie, wszystko tu zwiedziłem, także nie wiem, gdzie to jest. O Boże, nikt by się nie spodziewał, że tutaj coś jest. Może tutaj skrzynia będzie na dole, w takim razie. I skrzynia. Street device and receipt. Jest skrzynunia.
zabity. Tam się nie da. Tylko te z kryształkami są aktywne i będą we mnie strzelać. To chyba tam trzeba iść, no to ale tutaj jeszcze coś może będzie, co? Nie będzie. Dobra. Zagrodzone, tutaj się nie przejdzie. Nie da się, po prostu nie da się, to ściana jest. Nie do przejścia, jak krzaki w Pokemonach. Kloaka, kawalla, kloaka. Proszę bardzo. Co ty robisz? Minerva asked me to check things out, but she didn't say you'd be here. I didn't see anyone in front of me the entire way. How'd you get here? It's a little embarrassing, but I discovered some Aristoi leaving the mansion quietly without passing through the gate. Minerva told me about a secret passage to the sewer, so I came to take a look. There's more than one secret passage in Laurel Mansion. I didn't know until today. Don't look at me like that. I get that you're skeptical. Fine. I'm here looking for Agnes. What, like a date? No way. I am terrified of her. I realized that she entered a room and never came out. It had a secret passage to the sewer. Why not leave by the door? I think she's acting very suspicious. I arrived here by following the secret passage. See the sewer entrance above? The secret passage leads there. You're very nice, Narcus. But you're not very convincing. By the three, all right. Let me prove my loyalty to Minerva. I promise I'm on your side. If I betray you, I'll let you take my life. If you have any questions, feel free to ask. Tell me what you know about the sewer. The Cloaca Cabala sewer leads to all areas of the plaza. But Ethra's cultists have recently set up shop. They've even built altars. I'm sure they weren't there as little as 6 months ago. Sounds like you're down here quite a bit. Nice place for a picnic? No, I've been taking care of Laurel Mansion from Minerva for a century now. She asked me to organize information and manage access, but no more than that. I often go through the sewer to avoid the soldiers. It's convenient. Any other important information I should know besides the cultists? There's a sluice gate. Controls how much water is stored. To open the access to other areas, you must open the valves to drain the water. That is important information. Do you think any of the Aristoi who disappeared from the mansion came through the sewer? That's what I'm worried about. There have been whispers of Aristoi joining or secretly colluding with the cultists, but I don't have any evidence yet. Why not report it to the Legion? Haven't they been fighting the cultists? I tried to tell the Archon that there are Aristoi colluding with the cultists, and that they might have infiltrated the plaza. But he got angry with me. He told me to shut up and threatened to send me to Styx if I told anyone else. I think the cultists must have established a base here since infiltrating the sewer. Maybe we should find the base and see which Aristoi are colluding with them. Let's take a look around. Maybe we can find evidence of transactions or communication between the cultists and the Aristoi. There's a complication. I only came here to make sure the sewer's clear. I have to participate in the trials with the mistress. Hmm. The trials of remission are the most important thing right now. But if we can expose the Aristoi who are colluding with the cultists before the trials, it will surely boost her reputation. The Archon will have to make more concessions to the mistress. All right, I'll see what I can find. If you do find anything, bring it here to me.
Dobra, czyli mamy znaleźć dodatkowo, znaczy Minerva nam chciała, zleciła nam, żebyśmy oczyścili po prostu drogę w tych kanałach, ale spotkaliśmy gościa, który powiedział, że o! W sumie to możesz mi pomóc i możesz mi jeszcze jakieś dokumenty znaleźć na to, że tamci są źli i jeszcze musisz spuścić sobie wodę, żeby przejść w różnych miejscach, bo inaczej to nie przejdziesz. No i się zrobiły trzy questy zamiast jednego. Także fajna sprawa. Jeszcze kultyści tutaj. A tam jest śmierć. Kurna, wytrzymali są tutaj troszeczkę. Pewnie z drugiej strony, tak. No i po kanałach trzeba, kurde, chodzić znowu w takich miejscach. Byliśmy w jaskini. Potem na zewnątrz w fajnym lesie. Teraz znowu w kanałach, w korytarzach. O, i minotaury sobie chodzą. To będę mógł sobie to spuścić tą wodę z całą stąd i sobie tam pójść. Auć. .443 będzie nienaładowany, a na full naładowany też bez sensu. Okej. Okay. To było głupie. Okej. Okay. Bez sensu, totalnie. Trochę dają doświadczenie w sumie, z drugiej strony. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Mm-hmm.
Dobra, jeszcze tutaj. Gdzie ten gościu był? Tutaj. Dobra, no i można procesować dalej. Tam coś tam, tutaj pyk. Cyk. Poziom, tutaj mogę przejść sobie. A i tutaj też mogę przejść, no to mamy trzy przejścia, mamy trzy. Ale również i tutaj do rozdania nagrody. Dobra, to już mam wszędzie. I teraz tak. Tutaj jest spear. Tutaj jest hammer. Tu jest shield and sword. Shield and sword. A tu jeszcze mogę. Tu jest staff attack. To tutaj będzie. No to są bracelety, dobra. Ile mi to zmniejszy? Nie wiem, ale tak może być. Dawaj tutaj. Łomatko bosko, ile tu jest przejść? Łomatko bosko, ile przejść? Kurna, no nie zabiję go. Dobra. Dobra. Tutaj mogę? Mogę. To jest jakieś dziwne miejsce. A, to jest miejsce z tym palącym się kolegą. No co, zawalczę sobie z nim, oczywiście, że tak. Wszystko zebrane, wszystko zebrane. To ludy. Ludy. No kurna, oczywiście, że tak. Gdzie to mnie tutaj zaprowadziło w takim razie? A, okej. Tak o, dobra, to ja bym sobie tutaj poszedł. Czy on będzie mnie chciał znowu czymś tutaj, jakimś krążkiem dziabnąć? I mnie zrzucić. No
Już. Mir. Ała. Nawet później coś tam walił gościu jeszcze. No wiecie co, tak się nie robi. Kolejny. A ten taki słabszy. Dobra. To mogę sobie przejść. Myślałem, że to jakiś NPC. Dobra, czekaj, czy następne będzie już z jakąś skórką. Jakimś strojem mogłoby być, tak? No niestety nie. Kurde no. Czy to będzie ta strona tutaj, gdzie ja tędy nie poszedłem, a se poszedłem tam? Tak jest, chyba tak. Tak jest, chyba tak. Mhm, dokładnie tak. Fajnie. Czyli się wszystko złączyło, całość, jak to zwykle bywa. No ale jeszcze tutaj sobie wezmę te rzutki. Tu gościu z piórem jest jakiś i tutaj przejście w prawo. No, już nie walnąłeś drugi raz. Jaj, klucza nie ma, no. Czyli jedyna droga tu. Siemano. Aż tutaj mnie chce ubić. O kurde, tego to nie widziałem jeszcze. Ciekawe, ciekawy stwór zamienialny tutaj. Takiego się zamieniać. Bardzo fajny wróg. Tutaj jest, a tutaj co jest? To samo chyba, nie? Kurde, to ani tym, ani tym, ani tym, ani tym. To ja nie wiem, myślałem, że to mogę jednak mogę elektrycznością, dobra. Okej, jeszcze tutaj. Kloaka Cavalla. Hmm,
Czy tu po drugiej stronie coś jest ciekawego? Tylko charge bomby. Tam na górze będzie pewnie uaktywnienie się tego wszystkiego. I punkt oczywiście zapisu. To jeszcze trzeba to zdjąć. Dobra, ale jeszcze tutaj sprawdzę sobie oczywiście. Minotaur. Jakiś nabuzowany chyba jesteś, co? Lekko czerwony. Wcześniej nie byliście tacy, byliście tacy bardziej niebiescy. Dobra. Udało się. Aha! Co to tam jest? Jakiś dziwny man. Dziwny człowiek. No ale tędy nie przejdę. Także jeszcze druga tutaj odnoga. I lecimy do punktu zapisu. Tutaj nic nie ma, dobra, dobra. To pewnie będzie ta, te drzwiczki tutaj. Albo nie będą te drzwiczki. Byś się nie przemienił przypadkiem. Cholerniku w nocniku. Gdzie ty? Tu ty. Na dół. To nie bardzo. Tutaj skrzynunia, która nie jest to dziwo Mimixem. Dobra. No i tylko tutaj. Przejście. Jeszcze was tu więcej. Trzeba się cofnąć troszkę. Naładować się. No i fleciarza jeszcze. No co jest? Czy tu nikogo nie ma? I co tam zdobyłem? Elevator room key. Dobra. Skrzynunia nawet. I tu są te drzwiczki też, tak? No, dokładnie. Do tego pierwszego punktu odpoczynku. Także, żeby to chyba było szybciej, to można iść tędy.
O wszystkich wybitych elegancko, więc nie ma problemu z przejściem. Tylko trzeba dookoła chyba tutaj się przebić w takim razie. Bo to było po drugiej stronie te drzwi z tym kluczem do otwarcia. Mogłem iść szybszą drogą w sumie tymi kładkami, więc byłoby zdecydowanie szybciej. I to chyba będzie Tutini. Dokładnie, jeszcze jedna skrzynka. I co, mam na górę jeszcze tutaj, już. Ale tutaj na razie nie pójdę. Pójdę sobie do tego punktu odpoczynku i będziemy kończyć odcinek. Spuszczę tą wodę i będziemy badać dolne te partie tych kanałów. Śluza kawalali, lilili. Aktywaty. Także kończymy sobie odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i na razie i pa pa.